syrena wzywa ich, w drogę rusza każdy z nich. Gdy coś złego zdarzy się, wołaj ich, a znajdą cię. Strażak sam pędzi tam, wraz z drużyną swą. Strażak sam pomoże nam, wraz z drużyną swą. Opanują to w mig, bo dzielni są tak jak nikt. Strażak sam. Przedstawienie. Słuchajcie wszyscy, zaraz zaczynamy. Przedstawienie z cyklu Sztuka na Lunch ma tytuł Diament z Pondy Pandy. Tak! Czy jesteście gotowi? Skoro już pytasz, chciałbym pomówić o mojej roli. Tylko nie to, Norman. Jestem naprawdę bardzo podekscytowany. Odkąd tylko pamiętam, fascynuje mnie legendarny diament z Pondy Pandy. No cóż, a ja jestem podekscytowany pysznym lunchem. Do roboty! Kurtyna w górę za dwie? Przecież nie mamy kurtyny, Saro. Gramy na świeżym powietrzu. Dobrze wiesz, o co mi chodzi, Normanie. No, wszyscy na miejsca. Tato, co ty tutaj robisz? Nie grasz w tej sztuce. Tak, wiem, ale jestem taki podekscytowany. Już się nie mogę doczekać przedstawienia. Czy bohaterki znajdą jaskinię? Czy rozwiążą zagadkę? Czy uda im się znaleźć diament? Tato, musisz przygotować jedzenie dla widzów, a przedstawienie zaraz się zacznie. O, tak. Wybacz, James, już idę, ale będę zerkał. Panie i panowie! O, zaraz się zacznie. Kawiarniany teatrzyk z dumą przedstawia najnowszą sztukę opowiadającą o diamencie z Pondy Pandy. W zamierzchłych czasach, dawno, dawno temu, dwie dzielne bohaterki poszukiwały legendarnego diamentu Pondy Pandy. O, aż mam gęsią skórkę. Bohaterki szły przez wiele dni, aż w końcu ich oczom ukazały się jaskinie ciemności. Zobacz, dotarłyśmy do jaskiń. O, widzisz, jak w nich jest ciemno? To pewnie są jaskinie ciemności. Oj, zaczęło się. Nie chcę niczego przegapić. Gotowe. Plastikowy koń uratowany. A teraz czas na lunch. Miam, 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 miam. Tom Thomas zawsze przygotowuje najpyszniejsze przekąski, kiedy przyjeżdżamy. Nie tak szybko, Elvis. Powinniśmy się przebrać. Oj, tak jest, Penny. Dobrze, czas na piknik. Poczekajcie, aż skosztujecie kanapek. Tom? Tak, słucham sam. O, nie, 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 nie! Zdaje się, że wełniak lubi pikniki Toma co najmniej tak jak Elvis. Dokąd to się wybierasz, Charlie? Mamy zamówienie na dwa łososie ze szpinakiem. O nie, ale Bronwyn! Ominie mnie całe przedstawienie. I wtedy dzielne bohaterki dotarły do najdalszej części jaskini. Najdalszej części jaskini! Szybko, Norman! Obróćmy scenografię! I gdy tak przedzierały się przez ciemności... Dzielne bohaterki stanęły twarzą w twarz z potworną bestią, która broniła dostępu do diamentu. Dlaczego to ja muszę grać potworną bestię? Powinienem być dzielnym bohaterem! Przecież Hanna i Mandy grają bohaterki. Już o tym rozmawialiśmy, Norman. Po prostu powiedz tę swoją zagadkę. O, rety! Ale te łososie się długo smażą. Nie zdążę zobaczyć przedstawienia. O! Tylko na chwilę zerknę. Mam nadzieję, że bohaterki jeszcze nie rozgryzły zagadki. Ciemny jak noc, głęboki jak morze.
Kto szuka wytrwale, odnaleźć go może. Ba-da-da-da-da. To ta zagadka. O, diament na pewno leży w ciemnej szczelinie w głębi ciemnej jaskini. Dobra. Przez te żarłoczne owce trzeba będzie przygotować nowe przekąski. Więc zobaczmy, co my tu mamy. Cóż, dwa liście sałaty i połówkę pomidora. I zdaje się, że widziałem gdzieś kawałek chleba. O, przepraszam, zamierzałeś go zjeść? Strasznie burczało mi w brzuchu. W porządku, to nic. To ja pójdę szybko do sklepu Dillis i kupię coś do jedzenia. Nie przejmuj się, Elvis. I tak raczej nie wystarczyłoby tego chleba na 12 kanapek. Ale to są emocje! Nie przejdziecie dalej, póki nie rozwiążecie zagadki. Więc diament jest w głębokiej szczelinie, zgadza się? Tak, zgadłaś. O, naprawdę świetny pomysł z tym sztucznym dymem. Według legendy wokół diamentu unosi się coś jakby tajemnicza mgła. Ale my nie mamy efektów specjalnych. O-o! Tato, kawiarnia się pali! O, lepiej zadzwonię po pomoc. Dobra, zrobię nowy piknik, ale teraz z dala od wełniaka i futrzaka. O, w samą porę. Jestem już straszliwie głodny. Zgłoszenie z kawiarni w sprawie pożaru. Ogień wybuchł w czasie przedstawienia. Zgłoszenie z kawiarni w sprawie pożaru. Ogień wybuchł w czasie przedstawienia. Słyszeliście? Bierzemy sprzęt i ruszamy. Tak jest, Penny. Wezwę Eli przez radio. To ja tu zostanę i zrobię kanapki. Cofnijcie się wszyscy, zachowajcie bezpieczną odległość. Wyłączę zasilanie. Elvis, wszędzie mamy płonący olej. Potrzebujemy piany gaśniczej. Przyjąłem, Penny. Zmieniam podłączenie obu węży. Teraz. Tak mi przykro. Nie wiem, jak mogłem zostawić patelnię bez nadzoru. Tak, Charlie, to nierozsądne. W ogóle nie powinieneś opuszczać kuchni, kiedy gotujesz, Charlie. No wiem, ale bardzo chciałem zobaczyć, czy uda im się znaleźć diament. Też jestem ciekawy. Czy moglibyśmy zobaczyć sztukę do końca? Chciałabym dokończyć spektakl, ale to miała być sztuka na lunch, a nie mamy już nic do jedzenia. A moja kuchnia będzie zamknięta przez co najmniej kilka dni. To może zrobimy piknik? Szybko przywiozę Toma i jego przekąski. Ale mi burczy w brzuchu. I ja też chcę się dowiedzieć, co z tym diamentem. Udało się! Rozwiązaliśmy zagadkę i oto jest legendarny diament z Ponti Pandi. Brawo! I tak, drogie panie i panowie, kończy się nasza przygoda. Brawo! Brawo! Opracowanie i udźwiękowienie wersji.